znajduje się elektrownia. Co ty gadasz? Krew na szybie. Ej. Co jest? Jest czysto. Słyszałem kogoś. Alarm. Słyszysz to? Spieram się. Nie wydaje mi się, żeby to... Witajcie widzowie na naszym kanale. Dzisiaj jesteśmy w dosyć nietypowym miejscu, ale zarówno ciekawym. Jest to budynek, który był modernizowany i został opuszczony przez splajtowanie oraz brak funduszy na dalszą kontynuację tego budynku. Jeżeli popatrzycie sobie tutaj, część tego budynku jest w zabudowie starej, a na górze mamy zaczęty remont, który miał na celu wyremontowanie starej zabudowy i zabudowanie jej w typową pato nowoczesną deweloperkę. Cały budynek stoi już chyba z 2,5 roku. Nie jestem tego pewien, ale na pewno maksymalnie do tego czasu. Wejście do niego jest dosyć utrudnione. Zrobiliśmy sobie kółeczko na około 80%. Pomyłka, 40%. I nie jesteśmy w stanie póki co zlokalizować wejścia. Więc albo będziemy skakać przez płot, albo zobaczymy sobie od drugiej strony. Wejście na ten teren jest bardzo niebezpieczne i nie powtarzajcie tego, jest to teren, który nie został oficjalnie opuszczony i wejście na jego teren jest włamaniem i jest on nielegalny. Dlatego ostrzegamy was, żebyście nie papugowali tego po nas i nie robili tego, co my. Skakać, nadużywać dokładnie. Teraz jesteśmy na terenie tego obiektu, który będziemy dzisiaj zwiedzać. Dokładnie tak. Widzowie, na razie nic nie będziecie widzieć, ale przed nami rozciąga się budynek cały. Tu też są jakieś zabudowania. Patrz, po tej stronie. Zaczynam od tego. To dawaj. Załaduję latarkę. Tu są jakieś zabudowania. Ogólnie już pierwsze. Jest tu totalne śmietnisko. Tu ktoś śpi. Posiadówka bezdomnych dosyć mocna. Mi się wydaje, że też, patrz tutaj. Tutaj jest normalnie materac, jest wszystko. Tylko ktoś to rozwalił. Telewizor, ulala. Patrz to, szczur. Szczury tu coś biegają. To totalnie mocne coś. Stare ubrania. Coś do ćwiczeń. To jest na brzuch. Niezłe. Ogólnie. Będziemy tam wchodzić i ryzykować swoim życiem i zdrowiem. No to jest. Nie chcemy nikogo budzić. Raczej się nie opłaca. Hulajnoga, patrz, cały bolt leży. To rozwalone. Co? Ale jest wyciągnięty silnik, koła. Wszystko, cała elektronika. Poszła z tego bolta. Może nie na złą, ale może na coś jeszcze innego. Bo jest bardzo zniszczony ten obiekt. Ja jestem jednak ogólnie zdrowy, jak to przed chwilą było. Dosłownie. Tutaj mamy taki kolejny pokój, mniej zamieszkany niż... Taki śmietnik totalny. Dokładnie, powydłużane rzeczy styropem na dachu. Totalny wandalizm. I plus... Ja stąd wyszedł, bo to jest styropem, a nie styropem. Plus jeszcze widać, że był tu ogień. Był. W tym miejscu. Tu też się coś rozciąga tutaj, no to na lewej stronie. Tam jest to, co nas interesuje. No, ale widzowie niestety tego nie widzą w kamerze. Zaraz zobaczycie widzowie, za tym budynkiem co tu, o, pojawia się. Są przebłyski. Zainwestujemy z okazji 500 subskrypcji, za które wam bardzo dziękujemy. Dokładnie. Pomagacie nam w rozwoju tego kanału i jesteście częścią naszej społeczności, która jest bardzo ogromna.
w tym momencie. No jednak 500 osób to nie jest za dużo, ale jest to ogromna ilość jak dla nas. Jest. Na niedługo zainwestujemy dla was lepszy sprzęt do nagrywania oraz zakupimy sobie lepsze lotarki, byście mogli widzieć po prostu to, co my widzimy. I będziemy na pewno kupimy jakąś kamerę, żeby po prostu było to dla was przyjemniejsze do oglądania i nie widzieliście, i żebyście widzieli coś oprócz czarnego punktu na ekranie. Dokładnie. Myślę, że tu nie ma chyba sensu chodzenia po tym dalszym, żeby... Raczej nic nie będzie, to są takie... Myślę, że nie wiem, co to mogły być, sklepy? Jakieś stare sklepy? Też nie mam pojęcia, to jest totalnie zniszczone. Może to mogło być jakieś targowisko może. Wygląda na takie sklepy, nie? Dorobione. Ale zawracajmy, dawaj. Już jest wejście. Tutaj, w tym miejscu jest wejście. No wchodźmy. Możemy wejść? Jest już. Na bezdomny. Ale tu mogą być ten. Tam, a tam dalej nie ma, bo tu są krzaki totalne i nie mamy jak się tam dostać. Za dużo ich. Oła. Jest po prostu za dużo ich. To jest balkon. Nie, tu jest za wysoko. Tu mamy balkon, patrz, już cegła jest przygotowana, tędy wejdźmy. Chodzisz pierwszy czy ja? Ja mogę. Tu dawaj. Tu masz cegły, patrz. Gdzie? Tutaj. Możesz się podsadzić. No nie chcę się na dół spierdolić, tak? To jest niebezpieczne dosyć, bo ja nie wiem, czy ja dam radę. Ja bym wolał od tej strony bezpiecznie. Tu jesteśmy w piwnicy. No. Tu są zarysy starej konstrukcji, patrzcie, w tym miejscu. I są graffiti. No. Jest piętro wyżej. Bezpiecznie wyglądająca deska. I schody, które wyglądają tak. Myślę, że nie ma problemu z tym. Aha, bo to są te barierki. Aha. Zrobiona. Graffiti. Które wskazuje, że to miejsce jest dosłownie upuszczone. Dobra widzowie, przyłączyliśmy się na lepszy aparat i możecie zobaczyć, co tu się znajduje dokładnie w tych miejscach. Uważaj pod nogi. Nic się nie stało. Robi to niezłe wrażenie. Ogólnie pisało w internecie, żeby uważać właśnie na te dziury. Tak, co? To jest śmietnik, a tu jest krzesło domowe i jakieś krzesło biurowe tam. Śmietnik i wszystko, no. Patrz tutaj. Ramy z okien. Stare okna są. Dokładnie. A tu wejście. Nie, wejście tylko ze schodów w dół. Jak gdzieś pisze. Nie pokazuj tego. Okej. Okay. Tam jest adres. I miasto. To tym bardziej nie pokazujemy. Ta hala jest ogromna. Jak dobrze pamiętam, to jest połączenie chyba kościoła, nie? Tak, to jest połączone z kościołem. Dlatego jest to taki bardzo duży obiekt, w którym aktualnie się znajdujemy. Tam jest przejście do kolejnego, patrz. Stary. Co? Na tym piętrze jest połączenie z wszystkimi trzema blokami. No.
Więc albo zostajemy tu i idziemy w górę. Zostajemy tu i w górę, nie? I tak po kolei każdy budynek? No myślę, że tak będzie lepiej. O Jezu, ej dobra, to mam godzinę, zajdziemy w górę. Wytniemy dla was tylko co najlepsze fragmenty. Oczywiście z tego filmu. No i przebitki. I przebitki. Żeby mieliście dostarczony content i także dobry film. Zobaczcie to, widzowie, jak to wygląda. To są ogromne budynki. Porzucone przez to, że finanse się skończyły na dalszą rozbudowę tego miejsca. No, przeraża. Ej, co tam jest? Chodź tu. Czekaj. Tam się coś świeci, ale nie wiem, czy to nie jest moja latarka. Ławeczka z... Patrz tam, patrz. Widzisz? Tam się coś świeci. Odbija się twoje światło. A co to jest? Nie wiem, jakaś farba. Widzisz? Odbija się. Dobra, zobaczmy to. Od... kafelek odbijało. Ale patrz w ogóle podłoga, ona jest kaflowa. No jak w kościele. I tu już... Nie wiem, zakrystia, no. Ale tu chyba było w zamyśle przerobienia kościołu, który tu się znajdował. Tu za oknami znajduje się elektrownia. Ale sklep. Sorry. Co ty gadasz? Krew na szybie. Ej. Co jest? Wyciągam kreweczek. Uważaj. Jest czysto. Nie, dobra, to jest farba. To jest farba. Jezus, ale to creepy wyglądało. Ale wyglądało przez chwilę jak ten. Jak krew. Dosłownie tak. Obficie było. Tutaj bym nie chciał spaść. Alarm. Słyszysz to? Spieram się. Nie wydaje mi się, żeby to był alarm. Będzie alarm. Ja jestem na alarm. Czy nic nie topesz? Nie, czy to jest jakiś ptak? Ale kurwa, brzmiała gawa. Skip to jest. Co to jest za dźwięk? Medyk. U góry. U góry. Co to jest? Gołębie. Gołębie? A chyba wrony je zabijają. O kurwa. A my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No, tam toczy się jakaś walka. Ej, nic w stanie nie jesteśmy zrobić, stary. Zrobiliśmy to, a my nie mamy nic do straszenia. Tych wrogich... Nie wiem, się tu też zachowali jak... Wrog... To jest natura, nie będziemy naturze przeszkadzać. Choć bardzo bym chciał pomóc. Myślałby jak coś. W tej krzyżie. Jest piętro. Bardzo nie chciałbym spaść. Skończyłoby się to z pewnością śmiercią. Z pewnością. O kurde.
jest naprawdę ciemno. Patrz pod nogi. Co się dzieje nad nami? Ulica. Pytanie, a co się odgrywa tutaj? Nie jesteśmy w stanie nic zrobić. A tu co jest? Nie wiem. Taka sama. Ogromna. Kolej z konstrukcjami. Musimy patrzeć pod nogi. Tam jest dziura jakaś. Ufamy ale są zabudowania tutaj kościołu takiego wystroju. Jest zejście niżej, w sensie nie chciałbym tam schodzić, nie? Ale są zabudowania kościelne w tym miejscu. Jest tu bardzo odczuwalny taki klimat tego miejsca, nie? Taki paraliż. Tu znajdziemy trochę lepiej zachowaną klatkę schodową. O. Idziemy tędy? Na górę. Ale jest tu klimat, nie? Taki totalny. Ogromny. Ja tu odczuwam taki trochę strach, nie? W tym miejscu. Autentycznie, widzowie. Widać, że to jest zamknięte podczas budowy, bo są całe konstrukcje stworzone. To będzie ostatnie piętro, na które wejdziemy. Wyżej możemy wejść, medyk. Patrz to. Rysunek człowieka. Taki obrys. Co to jest? Tu stąd zdjęcia widzieliśmy. Stąd zdjęcia widzieliśmy z tego właśnie koła. Tak właśnie znaleźliśmy to miejsce. Tam dalej nie ma sensu iść, ponieważ też to puste pomieszczenie. Chodź, zbijamy do kolejnego. Choćbym weszedł na górę. Jeszcze? No bo jest. Myślę, że ten segment budynku, który jest obok nas, sobie odpuścimy. Bo patrząc po jego stanie, jest to wrażliwy stan surowy zabudowany. Czyli są to, to pomieszczenia puste, bez niczego. I jest to taka kafla jak tutaj z dołu. Dosłownie, nie ma nic więcej. Odpuścimy sobie ten budynek i pójdziemy do tego, który najbardziej i najdalej zaszedł i najbardziej jest wyremontowany. Zaraz po tym budynku. Dokładnie tak. Podjęliśmy taką decyzję. Ze względu, że film będzie wtedy bardzo długi i nie będzie wnosił tamten film totalnie nic do filmu. Ze względu, że jest totalnie pusto. Nawet tutaj, no. Totalnie zniszczony. Robi robotę. Widzowie, jest tu bardzo wysoko. Nawet dziwię się, że kamera to oddaje, nie? Ale bym w sumie weszedł tutaj po balkonach.
ten budynek, do którego my chcemy iść, jest tam przed nami. Tutaj. Te budynki są też połączone od prawej i lewej strony. Widzisz? A tam widzicie już zbudowaną elewację. Elewację, no elewację. Tak. Tutaj już zakończono elewację i tu mamy stan surowy ponownie. Jeżeli okrania są powybijane, są na nich rzędy jakieś. Tam już w ogóle tam nawet ściany nie ma zaczętej w tamtym miejscu. Ale tam się będziemy kierować, żeby przejść na drugi segment budynku, myślę. Tak, dokładnie. A potem przejdziemy sobie do perełki, czyli do parkingu podziemnego. Dokładnie tak. Też się tu znajduje. Robimy hałas, problem z tym szkle. Ale jak zauważycie, w kolejnym odcinku jest medyk. W ostatnim odcinku pokazaliście, że jest warto. Jest warto, bo nas motywują te łapki i komentarze od was zawsze. A ten odcinek to jest specjalna 500 sub. Dokładnie. Widzowie, więc jeśli doceniasz nasze starania, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. I jakiś komentarz. Medyk, tu może być źle. Patrz. Tu się załamuje to. Myślisz, że beton jest złamany? Nie, patrz o, to. Kurwa, patrz to. Buty. Jest ewidentnie czyjś but. Coś odblaskowego, nie? Kurtki porozwieszone. Patrzcie, spodnie nawet. Ej, chodź do mnie. Oprócz puzli mam jakieś pudełko. To jest jakaś maszynka. Tu zwierząt. Pet clicker, ale nie ma jej w środku. Nic nie ma. Tak, ale to jest sporo rzeczy. Tu są puzzle porozrzucane wszędzie. Kamizelka odblaskowa. Mega dużo śmieci. Poduszki, walizki. Trochę się zatrzymaliśmy w tym miejscu, ponieważ jest dość ciekawym elementem tego miejsca. Dokładnie, że tu jest właśnie taka pojemność. Wszystko tu jest. Talerzyk, walizki, bokserki. Dokładnie. Nawet buty znajdziemy tutaj. I są jakieś nowsze. No, patrz na te buty. Z Nike'a, tam jest z Vansa. To są Nike. Jeżeli ktoś... Nie zachęcamy, ale jeżeli ktoś potrzebuje butów, no to... To jest dosyć sporo. Dokładnie. Dobra, idziemy do kolejnych pomieszczeń. To są Air Maxy. To miejsce ma... dość przerażający klimat. Tu takim chłodem powiało. Aha, bo tu jest ta strefa. Ej, tu jest ta strefa. Jaka strefa? Do której nie przejdziemy dalej. Bo tam jest wyburzone to. Kolejny? Faktycznie. Dość spory tak. Są fajne zwierzę. Patrz to. Tu ktoś śpi. Dokładnie. Tylko, że patrz to. Tylko ja myślę, że... To jest na paletach zbudowane. Tylko mi się wydaje, że... Czemu tych osób tutaj nie ma jakby? To jest lepiej dla nas, ale... Pytanie ogólne. Widok stąd jest osłonięty. Nie pokazuje widoku. Zabioruje. W sensie, no pewnie nie pojawi się ten widok.
To jest bardzo ładny. Ale patrząc nawet na stan tego miejsca, patrząc na stan ogólny tego, nie ma tak dużo okien powybijanych. W sensie tu się trafi na przykład takie i takie, ale na niższych parterach nie mieliśmy znaleźć. No dokładnie. I tu przed nami są utrzymane na przykład te okna. Tu zaczynają się kolejne kondygnacje. Muszę się podrapać. Nie, ogólnie. Kaleczki. I to nawet w niebie. Weź je zobacz. Nie są. Nie są te rękawiczki. Nie są, no. Napisałem takie chciałem, żeby nic stało się. Dokładnie, urwex to nie jest wandalizm. Jednak samo zostawiamy wszystkie rzeczy, które tu znajdujemy. Co, idziemy właśnie na podziemny parking. O. Masakrycznie. Tu jest creepy. Nic nie ma. Włączysz latarkę, to nawet nie wiesz, skąd przyszedłeś. Czarne. No. Zwęglone. Masa pieniędzy musiała. Właśnie tu słonoś. Tam, popatrz to. Tam ktoś jest.